Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się przeciwko nadużywaniu prawa przez organy podatkowe. I o tym będę rozmawiał z doktorem Radosławem Bulejakiem, radcą prawnym w Kancelarii Orzuch Tomczykowski. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry. Dlaczego uchwała NSA z 24 maja tego roku jest tak istotna? Naczelny Sąd Administracyjny w tej uchwale, na wniosek, która została podjęta, na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, wypowiedział się w sposób wiążący co do zasadności tutaj kontroli, zakresu kontroli wszczynania postępowań karnych skarbowych w kontekście biegu terminu przedawnienia. Do tej pory ta kwestia nie znalazła swojego odzwierciedlenia w uchwale, natomiast sądy, tutaj orzeczenia historyczne, podchodziły do tego w sposób powściągliwy i twierdziły, że te kwestie dotyczące zasadności wszczęcia postępowania karnego skarbowego mogą być badane przez sądy karne. Tylko przez sądy karne, natomiast sąd administracyjny nie bada tej kwestii i jest związany tutaj z wszczęciem postępowania karnego skarbowego. A jaka była dotychczasowa praktyka, no i jak pan ocenia dotychczasowy stan prawny? Bo w swoim artykule pan to określił jako kontrowersyjne przepisy. No nie wiem, czy łagodnie, czy mocno pan to skrytykował w ten sposób. Jeżeli chodzi o te przepisy, to jest już opinia ogólna i każdy do tej pory wiedział, dlatego był ten wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, że taka praktyka jest i organy z tym się nie kryły, jeżeli chodzi o wszczynanie postępowania karnego skarbowego na przykład w ostatnim dniu czy dwa miesiące przed upływem biegu terminu przedawnienia, jedynie żeby wydłużyć sobie możliwość orzekania w przedmiocie zobowiązania podatkowego. Więc ta praktyka musiała gdzieś wreszcie zostać oceniona w sposób wiążący przez Naczelny Sąd Administracyjny. Dlatego Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zdecydował się na złożenie wniosku, a Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że może go rozpatrzyć merytorycznie, chociaż istniały wątpliwości dotyczące tego, czy jednak ze względów formalnych Naczelny Sąd Administracyjny nie odmówi podjęcia uchwały, na co wskazywał tutaj prokurator delegowany do Prokuratury Krajowej na posiedzeniu Naczelnego Sądu tutaj uchwały, gdzie została podjęta przez Naczelny Sąd Administracyjny. Czy ta uchwała NSA spowoduje korektę w postępowaniu organów skarbowych, czy też można byłoby powiedzieć, wszystko teraz jest w rękach sądów administracyjnych? Na tę chwilę nie jest do końca pewne, jak zachowają się organy podatkowe. Są sprawy w toku, które będzie rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny, gdzie podatnicy skarżący kasacyjnie podnosili kwestie, więc w jaki sposób już to znajdzie odzwierciedlenie w sprawach indywidualnych. Natomiast wątpliwe jest, żeby organy podatkowe zrezygnowały wprost z tej swojej kompetencji i tutaj ja widzę duże jednak ryzyko, że pomimo tej uchwały nadal ta praktyka będzie utrzymywana, dlatego że każdy stan faktyczny jest inny i organ podatkowy może zdecydować się na takie posunięcie, ale ono jest bardzo ryzykowne, dlatego że sąd pierwszej instancji wojewódzki, sąd administracyjny bada całość sprawy i jednak z tych względów może uchylić decyzję administracyjną wydaną przez podatnika, dlatego że przepisy tutaj dotyczące zawieszenia biegu terminu przedawnienia stały w sposób instrumentalny potraktowane. Czy pan się spodziewa, że teraz będzie wiele podobnych spraw w sądach administracyjnych? Jeżeli chodzi o ilość spraw, moim zdaniem ona nie wzrośnie. Natomiast na pewno zmieni się sposób kontroli spraw wnoszonych tutaj w drodze skargi do sądów administracyjnych, dlatego że ta kwestia będzie nadal budziła wątpliwości i będzie kwestią sporną,
ale sąd administracyjny będzie mógł się wreszcie do tego odnieść. Więc na sam wpływ spraw do sądów administracyjnych wątpię, że będzie to miało przełożenie, natomiast na samą kontrolę, sam przebieg postępowania sądowo-administracyjnego tak. Czyli jako podatnik powinienem mieć lepsze samopoczucie? Tak, dlatego że na pewno w kontekście zaufania do sądów administracyjnych ta kontrola będzie realna i skarżący, tak jak na przykład pan, będzie miał na pewno poczucie, że całość sprawy została zbadana i w uzasadnieniu wyroku nie powinna się pojawić taka argumentacja, że sąd administracyjny był związany postanowieniem o wszczęciu postępowania karnego skarbowego. O konsekwencjach uchwały NSA z 24 maja rozmawiałem z panem Radosławem Bulejakiem, radcą prawnym w kancelarii Orzuch Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję.